Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa. Kolejna część studiowania lekcji biblijnej na środę Boskość Chrystusa. Pisarze Nowego Testamentu wyraźnie świadczą, że Jezus zasługuje na to, by nazwać Go Bogiem. Fakt ten nabiera tym większego znaczenia, iż poza Łukaszem wszyscy oni byli Żydami, wychowanymi w środowisku wyznającymi ścisły monoteizm, w którym nie posługiwano się niedbale boskimi tytułami. Należy zatem rozumieć, że ich świadectwo boskości Jezusa musiało pochodzić z głębokiego przekonania, będącego wynikiem natchnienia przez Ducha Świętego. W jaki sposób poniższe wersety podkreślają boskość Jezusa? Ewangelia Mateusza, 3 rozdział i wiersz 3. Albowiem ten, co tu jest, o którym Izajasz prorok mówi, wypowiadając te słowa: głos wołającego na pustyni: gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki Jego. Ewangelia Jana, 1 rozdział, 1 werset. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ewangelia Jana 1,18. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, objawił Go. Ewangelia Jana, 20 rozdział. I 28 werset. I odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Pan mój i Bóg mój. Ewangelia Mateusza 3,3 nawiązuje do księgi Izajasza 40, werset 3, gdzie prorok posłużył się słowem Jahwe, uważającym za najświętsze ze starotestamentowych imion Boga. Konstrukcja Jana 1,1 w języku greckim nie pozostawia wątpliwości, co ewangelista chciał powiedzieć. Około 65 lat po śmierci Jezusa został on wprost nazwany Bogiem przez jednego z jego najbliższych uczniów. Jeśli chodzi o Jana 1,18, greckie wyrażenie użyte w tym wersecie na określenie Jezusa brzmi następująco: jednorodzony Bóg. A co z Jana 20,28? Czy jest to tylko zawołanie mające wyrazić zdumienie Tomasza, podobne do innych tego typu zwrotów, za pomocą których ludzie wyrażają zaskoczenie czy przeżyty emocjonalny wstrząs? Forsowanie takiego wniosku byłoby próbą przypisania współczesnej praktyki ludziom żyjących w czasach nowotestamentowych. Po pierwsze, Żydzi usilnie wystrzegali się popełnienia bluźnierstwa, a więc nie posługiwali się takimi wyrażeniami. Ponadto sama konstrukcja tego fragmentu nie dopuszcza takiej interpretacji. Czytamy, że Tomasz rzekł mu, inaczej mówiąc, a to apostoł, zwracając się do Jezusa, jego słowa wyrażały wiarę w Niego i nie tylko zawołaniem mającym oznaczyć zdumienie, fakt, iż Pan nie skarcił go za to, wskazuje, że zaakceptował wyznanie ucznia. Jezus jako Bóg jest tym samym Jezusem, który oddał siebie w ofierze za nas. O ileż więcej powinno znaczyć dla nas ukrzyżowanie Mistrza, gdy wiemy, że ten, który ofiarował siebie za nas, jest również Bogiem. Dziękuję bardzo.